Wczoraj obchodziliśmy Andrzejki, ale wiadomo, że nie samymi wróżbami człowiek żyje. Dlatego jak zwykle w poniedziałek w Gliwickim Tygodniku Kulturalnym sprawdzimy, co działo się przez ten tydzień w gliwickiej kulturze. Porozmawiamy ze znakomitym językoznawcą, poznamy młodych artystów i to jeszcze nie wszystko. Będą oczywiście zaproszenia do MDK-u, do muzeum, no i oczywiście do Gliwickiego Teatru Muzycznego. Aha, i nie zapominajmy o Andrzejach, którzy mają dzisiaj imieniny. Panowie, wszystkiego najlepszego! Wprawdzie nie Andrzej, ale Jan. Jego słodkie nazwisko jest synonimem poprawności językowej. W ubiegły poniedziałek uczniów LO nr 1 odwiedził profesor Jan Miodek, który wygłosił specjalny wykład. Nam także udało się z nim porozmawiać. Profesor, choć oczywiście perfekcyjnie posługuje się polszczyzną, nie zapomina także o swoich śląskich korzeniach. Szanowni Państwo, mam honor przedstawić Państwu wybitnego człowieka, profesora Jana Miodka. Jakie są Pana ulubione śląskie słowa? Ma Pan takowe? Ależ proszę Pana, moim ulubionym słowem jest dżisnąć. To jest czasownik, który ma też takie trochę figlarno-nieprzyzwoite znaczenie, jak ktoś się... Jak komuś się wyrwie taki fizjologiczny odgłos z pewnej części ciała, to stary Ślązok też powie, ale tu ktoś dżisnął, bo śmierdzi. Ale ja w tym znaczeniu tego słowa akurat nie lubię. Ale jak coś tak walnie, tak plasknie, tak gdzieś spadnie z wysokości, a nawet jak się ktoś w coś uderzy, może się w coś wpisnąć. Ale ja najbardziej lubię ten czasownik dżisnąć. On jest taki cudowny fonetycznie. Dżistło coś. Bardzo lubię to słowo. A drażni Pana, gdy osoby spoza Śląska próbują gadać po śląsku? Proszę Pana, śmieszy mnie, dlatego że one nie czują. Wiedzą, że cechą gwar jest pochylenie. Ja oczywiście mogę dać wykład z gramatyki historycznej, że jest tak, bo tak. Ale przecież ten prosty górnik, czy ktoś tu prosty człowiek ze Śląska, on nie ma pojęcia o gramatyce historycznej, ale on to wie, bo on to ma we krwi, że on czytał, ale ona czytała. On widział, ale ona widziała, a on stoł, ale ona stoła też, prawda? Ktoś, kto tego nie ma we krwi, będzie mówił czytał i czytoła, widział i widziała. Panie profesorze, jako rodowity Tarnogórzanin, ma Pan jakieś szczególne wspomnienia z Gliwicami? Proszę Pana, Gliwice mogły się stać moim akademickim miastem po maturze. Powiem Panu, że łącznie z dyrektorem szkoły, polonistą, który teoretycznie powinien się cieszyć, że jego wychowanek idzie na polonistkę do Wrocławia, on już po maturze mi powiedział: Janek, ta ci się śni, to dziennikarstwo, bo ja chciałem być dziennikarzem. A tu masz pod bokiem politechnikę, poszedłbyś, skończyłbyś ją, bo przecież byłeś tak samo dobry z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych. Byłbyś inżynierem, miałbyś konkretny fach. Mam nadzieję, że będzie panu profesorowi zawsze przypominało tę wizytę w Gliwicach. Śląski akcent pojawił się także podczas 9 dziecięcych i młodzieżowych forum teatralnych. Mali artyści wystąpili przed jury w studenckim mrowisku. Organizujemy co roku takie formy, przeglądy teatralne w formie konkursu i on już po raz 9 odbywa. Wcześniej się, na początku to były takie formy artystyczne, taniec i teatr, no ale skupiłam się na teatrze, bo uznałam, że to jest lepsza forma wypowiedzi dla dzieci, właściwie naszych z domu dziecka. Ten konkurs robię po to, żeby była integracja dzieci z domu dziecka i wszystkich szkół, żebyśmy po prostu nie zauważali pewnych różnic, które sobie sami wmawiamy. No, to jest moja taka idea podstawowa. Druga, no to oczywiście wychowanie kulturalne, teatr, jakiś rozwój własnej wyobraźni, no wszystko, co jest pod tym, że tak powiem, ukryte. Dzisiaj
dzisiejsze przedstawienie będzie właśnie przygotowane z okazji 70-lecia Domu Dziecka, które mieliśmy we wrześniu w szkole SP numer 12. Jaka jest twoja rola? Pirata? Tak. Trudno? Długo się przygotowywałeś? Nie, bardzo krótką rolę mam. Może zapytamy główną bohaterkę o przeczucia przed występem. Myślę, że będzie okej. Okay. Ja im zawsze powtarzam, mają być sobą, naturalnie, bawić się, nie widzieć publiczności. Po prostu tak jak się wygłupiają w domu dziecka, na przykład tak jak teraz, szaleją, bawią się po prostu jak dzieci, to tutaj tak samo. Ja to w tych przedstawieniach wykorzystuję ich energię taką. To ma być forma zabawy. No. A chłopcy jaką rolę zagrają? Policjanci. Policjanci. Ja jestem jeden, Ja jestem dwa. On jest dwa. I co będziecie robić? Znaczy, my będziemy ogólnie gonić pipi. A czego wam życzyć przed występem? Szczęścia. 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 Tak. Zabawcie się dobrze. Dziękujemy. W czwartek po kilkumiesięcznej przerwie na deski Teatru Muzycznego powróciła rodzina Adamsów. Dzień wcześniej, w środę, gliwicka młodzież z Leona Zimnej Wody również wystawiła swoje przedstawienie. Również rodzina Adamsów, ale po angielsku. Na premierze był nasz wysłannik Michał Czapicki. Szkoła to czas nauki, to czas poznawania świata, a w niektórych przypadkach to czas sprawdzania talentu aktorskiego. Niestety w większości przypadków w szkolnych przedstawieniach. Chociaż są uczniowie, którzy postanowili zamienić szkolną aulę na teatralną scenę, a klasyczny scenariusz pisany w języku polskim na scenariusz w języku angielskim. O tym mówiliśmy kilka tygodni temu, będąc na próbie, a dziś postanowimy sprawdzić, jakie są efekty całorocznej pracy uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach. Co tutaj się właściwie dzieje? Wiemy, że będziemy w stanie przedstawić bardzo dobry spektakl. No, ja jestem optymistycznie nastawiony. Ja uważam, że są naprawdę wspaniałymi ludźmi, którzy dali z siebie wszystko i mam nadzieję, że dzisiaj będzie to ponad 100%. Wykupili wszystkie bilety w 24 godziny. Dlaczego ty świecisz? Dlaczego ta żarówka świeci? Tak po prostu. Jak dotykam, to się tak dzieje. To tak od dziecka tak mam. Babcia, tak, babcia? To babcia. Tak. Co babcia dodała do zupy, że ta żarówka świeci? Akrymanium! Co to jest? Ciężko powiedzieć. To takie moje magiczne coś. Na co zostaną przeznaczone pieniądze ze sprzedaży biletów? Wszystkie pieniądze ze sprzedaży biletów przeznaczymy dla pani Danuty Franczewskiej, która pracowała niegdyś w Gliwickim Teatrze Muzycznym, a niestety dzisiaj nie może tego robić ze względu na raka trzustki. Dziękujemy za wywiad. A w piątek na Gliwice napadli Opolanie. Na szczęście skończyło się tylko na wspólnym muzykowaniu. Jakże piękna jest. Winnica to jest grupa twórców, muzyków, kompozytorów, pisarzy, poetów, malarzy, którzy spotykają się w różnych miejscach Gliwic, wymieniają się doświadczeniami i razem tworzą ku uciesze publiczności.
Dzisiaj znalazłem się tutaj za sprawą Janusza Sfoszowskiego, zwanego Sfoszą, z którym poznaliśmy się w lutym tego roku. Jestem tutaj po raz drugi w tym miejscu. Dzisiaj w nietypowej troszeczkę roli, ponieważ będę prowadził tę dzisiejszą imprezę. Na polityce, dla mnie te sprawy są zbyt grube. Po czyjej stronie leży racja? Dawno straciłem już rachubę. Lecz jedna rzecz jest dla mnie ważna. Jak ważny jest w pacierzu amen. Znajdujemy się właśnie w tym oto magicznym miejscu. Co tutaj było kiedyś? Och, proszę pana, tutaj faktycznie tą magię, to żeśmy tutaj tak wyczarowali sobie. Powiem tak, że od II wojny światowej w tym miejscu to było gruzowisko. Nie ma w kogo wierzyć, nie ma kochać, nienawidzić kogo i nie dbają o mnie światy, martwy zmierzch nad moją drogą. Żeby tak pokazać ogrom tej pracy, to powiem, że 17 wywrotek gruzu stąd wywieźliśmy. To po prostu jest przerażające. Co miesiąc jest winnica. To jest już 10. jubileuszowe spotkanie, a następna winnica planowana jest 29. między świętami w grudniu w Palmiarni. Zapraszam serdecznie. Wraz z początkiem grudnia coraz intensywniej będziemy myśleć o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. Jarmark świąteczny, pamiętajcie drodzy Państwo, startuje już w ten weekend, ale świąteczną atmosferę można już teraz poczuć w oddziałach muzeum w Gliwicach. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Z tej okazji zapraszamy grupy szkolne, a także osoby indywidualne do muzeum w Gliwicach, gdzie przygotowaliśmy moc zajęć świątecznych, warsztatów, spotkań. Już 1 grudnia rozpoczną się zajęcia dla grup przedszkolnych i szkolnych, gdzie dzieci dowiedzą się co nieco na temat kolędowania, zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych. Warsztaty będą trwały w Zamku Piastowskim, w Willi Caro, a także w oddziale odlewnictwa artystycznego, gdzie będzie można tworzyć szopki, ozdabiać je, a także posłuchać o związanych z pasterką tradycjach. A z kolei w weekendy czeka nas spotkanie ze świętami zarówno w tradycyjnej, jak i zupełnie współczesnej odsłonie. 5 grudnia zapraszamy na warsztaty rękodzieła ludowego prowadzone przez pracowników Beskidzkiego Centrum Zabawkarstwa Ludowego ze Stryszawy. Pod naszą choinką będą miały szansę znaleźć się drewniane koniki, które ciągną bryczki, a które przywiozą ze sobą właśnie twórcy z Centrum Zabawkarstwa Ludowego ze Stryszawy. W kolejne weekendy również czekają nas zajęcia i warsztaty, ale o tym więcej za jakiś czas. Wiemy już, co w tym tygodniu wydarzy się w muzeum, a co ciekawego przygotował dla nas w tym tygodniu Młodzieżowy Dom Kultury. Zapraszamy Państwa do Młodzieżowego Domu Kultury w grudniu. Wystawa Aniołki z Kredki, filia Biblioteki Miejskiej na Sikorniku, na ulicy Perkoza. Piękne obrazki naszych uczestników zajęć, jest ich kilkadziesiąt. A oprócz tego samego dnia przygody Krzysia w kosmosie w naszym miejscu działalności, czyli w Łabędach, w Centrum Sportowo-Kulturalnym. Spektakl wymyślony, zrobiony przez dzieci uczestników Koła Teatralnego Do i Do. Myślę, że wspaniała przygoda z teatrem w wersji autorskiej i dziecięcej. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Któż nie słyszał o kocie w czerwonych butach? Chyba wszyscy. Śpiewającego kota będzie można spotkać w tym tygodniu na deskach teatru przy Nowym Świecie.
Kot w butach to nasza propozycja dla najmłodszych widzów w okresie mikołajkowym. Zapraszamy serdecznie na to przedstawienie, które jest od kilkunastu lat w repertuarze Gliwickiego Teatru Muzycznego i cieszy się potężnym powodzeniem. Zagraliśmy już ponad 100 spektakli. Prezentowaliśmy też ten spektakl w ramach Internetowego Teatru Telewizji Polskiej dla szkół, kilkuset szkół w całym naszym kraju. Obejrzało ten spektakl już ponad 100 tysięcy widzów. Mamy także płytę CD, czekamy na DVD. Przedstawienie było również prezentowane na antenie Telewizji Katowice. Zapraszamy wszystkich, i dzieci, i ludzi starszych, bo myślę, że to przedstawienie jest naprawdę dla wszystkich. Jest niesamowicie intrygujące, akcja zwariowana. Nie dotyczy wyłącznie kota, ale także pojawiają się tam w librecie Michała Rosińskiego postacie z różnych innych bajek, między innymi Jaś i Małgosia i Czarownica, więc jest niesamowicie, czasami bardzo dowcipnie, a czasami oczywiście trzeba trochę w teatrze postraszyć, żeby było jeszcze ciekawiej. Zapraszamy gorąco. I to wszystko w tym wydaniu Gliwickiego Tygodnika Kulturalnego. Kolejne spotkanie za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia!